Cześć. Jak zapewne się domyślacie, patrząc na moją koszulkę, wszystkie epizody, które oglądacie na przestrzeni tych ostatnich kilku dni, zostały nagrane w jeden dzień. Tak, dokładnie dzień przed moim wyjazdem. I muszę wam przyznać, że oglądając niektóre z tych materiałów z archiwum Frontu Gracza, autentycznie czuję fizyczny ból, patrząc na to, jak kiedyś wyglądałem. I czasem im dalej, tym lepiej. Przynajmniej w mojej opinii. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Przed wami będzie odcinek 8-bitowej Nirwany poświęcony początkowo grze Hello Kitty, którą niestety nie udało się uruchomić ze względu na to, jak zresztą wspomnę we wstępie, że płytka była za bardzo zmasakrowana, miała to być gra na GameCube'a. Nie wyszło. Więc mieliśmy zapas, Alu przytaszczył, że tak powiem, od siebie gierkę Breath of Fire Dragon Quarter i cóż... Zapraszam was na ten odcinek, czekam na wasze komentarze, wpadnijcie do nas na Discord i jeżeli chcecie wspierać ten kanał, to dajcie lajka, komentarz, subskrypcję, jeżeli chcecie mieć informacje, wiecie, ten dzwoneczek i tak dalej. Zapraszam do oglądania, czekam na opinie. Cześć, witam w kolejnym odcinku 8-bitowej Nirwany. Dziś mieliśmy się zająć gierką Hello Kitty Roller Rescue. Gra miała być niesamowita, wspaniała i cudowna. Niestety płytkę poprzedni właściciel z frustracji zmaltretował tak bardzo, że nie będziemy w stanie jej otworzyć. Dlatego przejdziemy do ciekawszej gierki i będzie to Breath of Fire Dragon Quarter. Prawie typowy JRPG. Odbiegający nieco od tradycji serii. A dlaczego? To zobaczycie w filmie. Dobra, pora zacząć ten kolejny odcinek. Z tej strony Kenneth oraz Alu. Witam. Alu jest naszą gwiazdą, więc oczywiście on będzie dzisiaj prowadził ten epizod. Oj, tak. Czyli to będzie dobry epizod? Tak, to będzie bardzo dobry epizod, ponieważ on będzie prowadził, a ja będę się wtrącał. No, a jako że Kenneth jest najlepszy we wtrącaniu, więc będzie świetnie. Dzisiaj zajmiemy się... czymś, co nieoficjalnie nazywa się Breath of Fire 5, a tak naprawdę Breath of Fire Dragon Quarter. No i zaczynamy. Oto nasz niebiesko-włosy bohater, tak jak to zwykle bywa w serii Breath of Fire, z tym, że standardowo zawsze nazywał się Ryu, teraz nie dostajemy standardowego imienia, więc nazwiemy go jakoś na przykład... Klos. Poza tym nie widzę, żeby miał niebieskie włosy. Ma Klos. Klos jest przez jedno S czy dwa S? Niech to będzie Klos przez jedno S. Okej, w takim razie to będziesz Klosem przez jedno S. Nie, to ty będziesz Klosem przez jedno S. Nie ze mną takie numery, Kenneth. Nie robimy. Zaczynamy. Okej, od samego początku można powiedzieć, że to nie jest typowy Breath of Fire. Dlaczego? Ponieważ poprzednie odsłony zawsze działy się... Nie przejmuj się gościem, kontynuuj. Zdeprymował mnie. To jest nasz Czemu bohater. To jest nagie dziecko? Bo to jest nasz bohater. Mam nadzieję, że ta gra została zabroniona w Polsce. Nie, ta nie. A zaraz, on jest goły od klatki. A to nie, nie to nie. Jest akceptowalne. A generalnie tak jak Alu mówił, gra się różni od poprzednich części Breath of Fire tym, że dzieje się w przyszłości. Jest to nietypowe dla serii, ponieważ wszystkie poprzednie części... W takim świecie fantazy, takie średniowiecze z magią i dosyć zaawansowaną techniką, co prawda, no ale bez świecących tatuaży na plecach i tego typu rzeczy. No, tu jak widzicie mamy coś zupełnie odbiegającego od tamtego świata. Futurystyczne klimaty, luminescencyjne tatuaże i inne tego typu bajery. Zabawy genami i tego typu rzeczy. No. Grafika jest, jak widzicie, podobna do tego, co można było zobaczyć w Steamboat Chronicles, więc jest niestarzejący się cel shading. Co bardzo, bardzo mi się podoba. No, gra ma 8-9 lat na karku. A mimo to dalej wygląda całkiem znośnie. Można bez skrzywienia się w nią pograć.
Okej, spróbujemy przyspieszyć teraz to intro, bo chcemy wam pokazać więcej gameplayu. A tu jakiś dziwny gościu coś nawija. Jak zwykle w RPG-ach japońskich zwłaszcza. Tak. Nasz bohater patrzy się w świetlówkę. Ma dziurę w spodniach. Jaką równą? Niech sobie naklei naklejkę z Hello Kitty. Może specjalnie zrobił. Nożyczkami sobie wyciął. Wiesz, chciał być taki cool, jazzy, emo, trendy. Gej. Gej. Okej, no muszę przyznać, że gust naszego bohatera co do stroju jest co najmniej kontrowersyjny. Włosy też to są takie bardziej zielonkawe chyba. Takie ma refleksy na nich. No. Cóż. Szukamy wyjścia. To pewnie to. Pierwszy sukces. Jej. Normalnie w grze na PS3 właśnie by wyskoczyło trofeum. Właśnie tak. Następne trofeum byłoby za dokończenie pierwszego dialogu. Stoi jakiś dziwny gościu. Hej, grunt to zdrowie. Nie, sport to zdrowie. A grunt to co? A grunt to ziemia taka. Zazwyczaj jak już nie masz zdrowia, to cię w nią wkładają. Okej. Okay. Schody. Nie wiem, muszę przyznać, że nie grałem w tą grę nigdy wcześniej. To jest moje pierwsze jej odpalenie. Podoba mi się. No, powiem, że jeśli chodzi o nawet sam wygląd, to naprawdę wygląda bardzo dobrze. Jak na gierkę 8- czy 9-letnią praktycznie podobnie się nie zestarzała. Podobnie jak Steamboat Chronicles, gdyby podbić ją trochę w rozdzielczości, mogłaby śmiało się pojawić w PlayStation Store. Tak, a jak wiemy, krążą plotki, że Sony chce w końcu wprowadzić emulację na Sony 3 i wprowadzić do PS Store gierki z PS2. A w każdym razie wszyscy gracze posiadający PS3 marzą o tym. Bardzo bym to chciał. Okej. Okay. O, to jest ten nasz dziwny kolega. To jest młody profesor Xavier. A dlaczego on ma taką opaskę na głowie? To jest grzywka. Świecąca grzywka? A co? No co? Główny bohater może mieć świecący kod kreskowy na karku, no to czemu nie można mieć... Cóż... A to co nam tutaj wyskakuje, to z tego co zrozumiałem czytając opis, jest jakby... status naszego bohatera, coś takiego. Prestiż, coś, rozpoznawalność. Tak, bo tutaj przechodząc grę, chyba można ją przechodzić kilka razy, jest Game Plus, coraz bardziej rozwijamy tego bohatera i można dopiero później podejść do dodatkowych zadań. Mhm. I to mi się właśnie podoba w niektórych japońskich RPG-ach, że w przeciwieństwie do serii Final Fantasy, pomijam oczywiście X2 i nadchodzącą 13 X2, Boże. 13 dwójkę. Tak? Whatever. Nieważne, że tak powiem, odcinanie kuponów od normalnych części finala, to po prostu jest padaka. Uwielbiam serię Final Fantasy, ale brak Game Plus powoduje, że to jest gra na jeden raz. Nie ma pytania. Pomijając oczywiście finala 7, którego większość z nas skończyła kilkukrotnie, ale to jest zupełnie inna historia. Ja chciałem skończyć kilkukrotnie, ale mi się save, znaczy memorka zepsuła. Nie martw się, osoby oglądające ten filmik uczczą tą minutą ciszy. Albo śmiechu. A mam przypomnieć o twoim save'ie z 10? Nie, nie możesz mi przypominać o moim save'ie z 10. Dobra. Osoby oglądające to uczczą twój save z 10 minutą ciszy. Haha, dobra. Mam nadzieję, że uda nam się w tym filmiku pokazać wam troszkę walki i akcji. Jeżeli nie, no to trudno. Przeżyjecie, nie? Dobra, dalej biegniemy. W nowoczesnych grach by było tak, że nam by się pojawiała nad głową jakaś strzałka, która pokazywałaby, gdzie biec. A tutaj tego nie ma. No, ale też trzeba pamiętać, że japońskie RPG nie są szczególnie rozłożyste, jeśli chodzi o mapy. Fakt. Więc idziemy sobie w zasadzie ustaloną ścieżką. Czy on miał różowe okulary? To grzywka.
Co jest tą grzywką? Nie wiem. Grzywka i grzywka, grzywka i grzywka. Fetysz jakiś masz? Myślę, że trzeba by to zbadać. Co złego? Co jest nie tak? Jestem łysy, nie widzisz? Mam świecącą grzywkę. Bardzo mi się podoba ten filtr, który jest na tej grafice. Tak. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku, no możecie sobie przełączyć na chwilkę w tą maksymalną rozdzielczość, ale jest naprawdę bardzo przyjemny filtr, który sprawia, że grafika nie wydaje się taka sterylna. Taki jakby delikatny szum. Szumik. Taki telewizyjny szumik. Okej, okay, mamy pierwszą osobę w naszej drużynie, dołączył do nas Bosch. Dlaczego steruję nim? Już steruję nim. Czekają na polskie metro, czy co? Idź szukaj światełka w tunelu. Skoro możesz tam zejść, to znaczy, że musisz tam iść. No, to jest logiczne. Oglądałeś Little Nicky? Mówisz o filmie? Tak. Tak. No, tam było, żeby nie zbliżać się do tego światełka w tunelu. Bo do niego przyczepiona jest kupa metalu. Kupa, do niego przyczepiona jest kupa. Battle begins, ok. Ok, mamy pierwszą akcję. Dobra, nieważne, jestem mężczyzną, nie czytam wytłumaczeń. O cholera. W przyszłości mają bardzo pojemne kieszenie. Ja myślę, że ten miecz tworzy mu się z nanomaszyn. Tak nagle, tak wiesz, sru. Tak, z nanomaszyn. No i jak widzicie, tutaj mamy jakby zakres, w którym nasza postać może się poruszać. Kilka prostych rozkazów. Kurczę, to coś jakby... Grandię trochę przypomina. A czy... Nie, to jest połączenie jakby gry strategicznej, turowej z czymś takim właśnie dziejącym się w czasie rzeczywistym. Czyli coś podobnego, jak mogliśmy zobaczyć w Valkyria Chronicles. No. Gdzie mogliśmy w określonym czasie przemieszczać się po polu walki, oczywiście w zakresie. Nie wiem, co robię. End turn, kółko. No i co? No ja nie wiem, to ty grasz. Ty jesteś gwiazdą programu, rób coś. Kwadrat równa się R1 mi wyskakuje. A kółko równa się R2 i trój. A może przełącz się między postaciami? Nie da się przełączyć między postaciami. Może spróbuję ja. No. I przejąłem tutaj pada. Do your best. Dziękuję wszystkim za uwagę. Właśnie posunąłem akcję naprzód. Ja nie wiem, czy tobie wolno tak posuwać. Oczywiście, że wolno. Haha, zatrułem go. Generalnie już mi się ta gra nie podoba. Oczywiście Alu teraz jest trochę zrezygnowany, ponieważ ja rozgryzłem system, a on nie. Wystarczyło w takim razie spojrzeć tam na dół, jest trójkątem, zakończ swoją rundę i można wtedy ją zakończyć i przejść do ataku następną postacią. Trucizna ugryzła naszą wyposażoną w topór świnię, czy w cokolwiek tam. To nie jest ta świnia z Duke Nukem? Duke Nukem? Możliwe, bo Duke Nukem był tworzony ten Forever przez 12 lat, więc gdzieś te świnie musiały pracować. Fakt. Szaszłyki zrobiłeś? Szyś kebab. I za chwilkę zadamy cios wykańczający biednego prosiaka. Weźmiemy atak poziomu trzeciego. Ho, ho, ho. O, Deadbringer, to mi się podoba. Ho, ho, ho.
i w stopę mu wbił. Miss, no, rzeczywiście popisałeś się. Nie ja, tylko postać. Jak widać, przeciwnik miał bardzo silne gazy, które spowodowały eksplozję i usunięcie go z pola walki. Tak. Zmienił się w wolne atomy. Wodoru. O, moneta. Dlaczego twój bohater mrygał? Jak widzicie, przeciwnicy są widoczni na mapie, co pozwala to nie, na nie są przeciwnicy. Są. Tak? Co, mogłeś przejść obok nich? Tak, walka się zaczyna w momencie, kiedy pieprzniemy takiego gnojka mieczem. No ja myślę, że jakbym tej świni nie pieprzał, to ona by mnie pieprzała. Możliwe, możliwe, że jest podział na agresywnych wrogów i pasywnych wrogów. Jakbym miał takie świecące czułki jak oni, to pewnie byłbym pasywnym wrogiem. No i przesrany miałbyś w szkole. Fakt. Nie da się ukryć. W oko mu to bij, w oko. Co ty robisz? Niestety pudłuję. To jest piękne w japońskich RPG-ach. Jeszcze na przykład w takim Final Fantasy VII, gdzie Cloud podbiega z tą wielką kosą, macha nią w stronę przeciwnika i nie trafia. No. A jeszcze lepsze, jak się walczy z weaponami. Tak, walczysz z przeciwnikiem wielkości sporego budynku i nie potrafisz go trafić. Wszyscy na bani walczą. Zacząłeś walczyć z tymi świecącymi, to zabiję. Staram się. O! W zależności od tego, jak się ustawię, zauważcie, zmienia się dostępny atak. Tu mogę tylko atak poziomu pierwszego wyprowadzić. Tu już mogę atak poziomu drugiego. Rzeczywiście te 5 cm... robi różnicę. Być może. Niestety nie dowiemy się tego. Próbujemy dokończyć tą walkę. Ugryziemy go wężem. Ha! To było dosyć disappointing, że tak powiem. Spodziewałem się czegoś lepszego. Znowu wąż. No cóż, no jesteśmy na początku gry, no to jest druga walka, też nie ma się co... System walki jest, widzę, dosyć rozbudowany. Można sobie różnego rodzaju kombosy tutaj wyprowadzać, łącząc poszczególne ataki. Może uda mi się to teraz pokazać. Pokaż. Proszę bardzo, wybieramy atak poziomu pierwszego. Będzie to cięcie. W momencie, kiedy je zadam, mogę sobie wcisnąć R2 i nacisnąć dodatkowy atak i na końcu Deathbringer. Jak widać, użycie komba zwiększa obrażenia, w tym wypadku był to bonus plus 20%. Także mimo pozornie prostego systemu... Levelowałeś. Tak. Jej. Good for you. O, Bosch też. Teraz zamieni się w szlifierkę kątową. To dobre by było. Można go chycić za nogę i za plecy i szlifować twarzą ściany. Znalazłeś kluczyk? Mapka. Okej. Próbuję to zebrać. Zauważyłem wraz z Alu w sumie, że ostatnio przez to, że YouTube ściągnął limity na filmiki, strasznie się rozgadujemy, więc nie będziemy was bardzo męczyć. Zresztą no tutaj, żebyśmy mogli pokazać więcej, to musielibyśmy grać kilka godzin. A tego nie chcecie. Tego nie chcecie. Naprawdę nie chcecie. Więc będziemy powoli kończyć. Gierka zdecydowanie wygląda bardzo atrakcyjnie. Tam widzimy wrogów, tych agresywnych. Właśnie widzicie, mnie atakują. Ale niestety... O, zrezygnowali. A, przypomnieli sobie. No niestety, patrzcie, ale co tam są schody, nie podchodź. No ale oni nie wiedzą, że są schody. Ale nie podchodź do nich, bo zauważą.
No. I generalnie warta uwagi jest, ze względu, przynajmniej mi się system walki spodobał pod tym względem, że jest dynamiczny. Bardzo mnie ostatnio męczą wszelkiego rodzaju japońskie RPG, które mają system 100% turowy. A ten pozwala na kombinowanie, a jednocześnie wymaga od gracza koncentracji. Nie tak jak w przypadku ostatniego finala, gdzie grając wystarczyło praktycznie napieprzać krzyżyk. Tak. A mnie za to bardzo podoba się design i w ogóle pomysł przeniesienia serii w przyszłość. Z ciekawością bym zobaczył, co tam dalej przygotowali twórcy. No a jeżeli chodzi o... O, umarłeś. Tak dla odmiany. Tak dla odmiany. Jeżeli chodzi o pytanie na dzisiejszy odcinek, to przygotowaliśmy pod klimat smoczej sagi. W przeszłości smoki żywiły się dziewicami. W obecnych czasach, gdyby chciały taką dietę stosować, no to nabawiłyby się anoreksji. Więc pytanie od nas. Co w dzisiejszych czasach jadłyby smoki, żeby przeżyć? No. Kreatywne, zabawne odpowiedzi dawajcie pod naszym filmikiem. Odwiedźcie naszą stronę, odwiedzajcie nasz kanał na YouTube. I zapraszamy do następnego odcinka. Tak, do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć.